Dzień dobry. Za chwilę wybije godzina 12, więc będziemy rozpoczynać nasz webinar. Dzień dobry wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie, a w szczególności moi gości, czyli Justynę Biernat i Anię Białas. Dzień dobry, widzę, że się już pokazałyście, także super. Mamy bardzo dużo osób zapisanych na webinar, więc jeszcze może tak sobie te 3-4 minuty zrobimy tak rozgrzewkowo, że tak powiem, i w oczekiwaniu na dojście tych, którzy planowali do nas dołączyć. Podobnież dzisiaj jest, słuchajcie, awaria Teamsa i Microsoftu, jakieś są utrudnienia, w związku z tym my mamy Zooma, więc przynajmniej tym razem mam nadzieję, że nam się wszystko uda i spokojnie, bez problemów technicznych tak zwanych. Ja w takim razie chciałam wszystkich oficjalnie bardzo serdecznie powitać. Mamy na webinarze HR ma głos, dzielimy się wiedzą i to jest już kolejny z cyklu tych webinarów. Dzisiaj spotykamy się po to, aby porozmawiać, po co i jak budować rolę HR biznes partnera w organizacji. Ja się nazywam Beata Bukowska, reprezentuję firmę Inventa, w której jestem partnerem. My jesteśmy firmą, która wspiera i Was, i Wasze działy HR-u i biznesowe w tym, żeby dobrze rekrutować, żeby dobrze oceniać ludzi, żeby dobrze ich rozwijać dalej, żeby badać ich zaangażowanie. I to jest, żeby dostarczać interim menadżerów i to jest naszą misją, żeby robić to dobrze, na czas i rzetelnie. Oprócz tego mamy taką ideę właśnie, żeby zapraszać ciekawych gości i po prostu dzielić się naszymi doświadczeniami i żeby jakoś wspólnie działać na rzecz rozwoju takiego po prostu profesjonalnego środowiska HR-owego. I dzisiaj mamy właśnie webinar HR ma głos, który będzie, jest już nagrywany, ale dlatego proszę też, żebyście wyłączali swoje mikrofony, bo to widzę, na razie chyba są wszyscy wymutowani, także mam serdeczną prośbę o wyłączenie właśnie mikrofonów, o wyłączenie waszych kamer, ale o używanie czatu. Czyli jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to ja postaram się absolutnie śledzić ten czat i zadawać je naszym prowadzącym, bo to one są naszymi dzisiaj gwiazdami tego spotkania. I jest mi bardzo miło serdecznie jeszcze raz Was powitać, nasze ekspertki. I powiem, że z nami dzisiaj jest Justyna Biernat, która ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze HR-u, w tym ponad 10 lat pracowała w grupie kapitałowej PKO BP i tam między innymi tworzyła właśnie dział, a nawet chyba nawet z tego co wiem, to więcej niż jeden dział HR biznes partnerów, różne zespoły i potem jeszcze miała okazję wdrażać strategie HR-owe w ponad 3 lata w PKO Leading. Z tego co wiem, Justyna, że tak powiem, dotknęła i miała okazję pracować ze wszystkimi systemami HR-owymi. No i jakby też ma duże doświadczenie właśnie w budowaniu roli HR biznes partnera. Natomiast od niedawna masz nową rolę, nowe wyzwanie, tak? To jest Velobank i nowa rola chyba, rozumiem, do zbudowania znowu działu HR i znowu działu HR Business Partneringu. Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry moi drodzy, bo wiem, że z częścią Was się znamy. Faktycznie jakoś ta rola związana z HR Business Partneringiem jest na tyle związana ze mną. Ja cały czas myślę o sobie, że ja mam serce HR Business Partnera i sercem jestem HR Business Partnerem, że tego typu szanse rynkowe zawsze wykorzystuję, jak ktoś mnie prosi o to, żeby pomóc w takim temacie, czasami w takim projekcie, to zawsze jestem w blokach startowych i w gotowości. Także wszystko prawda, co tutaj usłyszeliśmy. Faktycznie ta część związana z HR Business Partneringiem również poprzednio w bankowości, w PKO Leasing. Także liczę na to, że dzisiaj będziemy mieli okazję, żeby troszkę na ten temat porozmawiać.
Jak najbardziej. I naszą drugą ekspertką jest Ania Białas, kierowniczka działu partnerstwa biznesowego HR w InPoście. Ania ma również bardzo bogate doświadczenie zawodowe i w InPost, to myślę, że firmy też nie trzeba przedstawiać, ale także w innych organizacjach przed InPostem. Tak z tego, co widzę, to dołączyłaś do InPost w 2021 roku z taką misją właśnie zbudowania zespołu HR Business Partnerów i takiej transformacji. Najpierw to był pion operacji kurierskich, tak, a teraz to w zasadzie od kilku miesięcy to już jest cała firma. A firma też rozumiem, że mam nadzieję, że za chwilę Aniu też opowiesz dwa, trzy zdania na temat firmy i tej specyfiki, tak? Bo na pewno firmę kojarzymy, natomiast być może tej takiej specyfiki nie wszyscy ją czujemy. Także Aniu, poprosiłabym cię, żebyś jeszcze nam się, że tak powiem, swoją sylwetkę przybliżyła. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Rzeczywiście tak, InPost od stosunkowo niedawna, tak myślę sobie o tym od niedawna, chociaż to niedługo będzie już półtora roku, ale tak trochę sobie odnoszę do moich poprzednich staży u poprzednich pracodawców. Natomiast rzeczywiście budowanie tej roli HR Business Partnera, czy też transformacja tej roli, to jest coś, co mi towarzyszy od początku. Jeżeli chodzi o samą firmę, to tak jak Beata wspomniała, pewnie ją dobrze kojarzycie i mam nadzieję korzystacie z usług. Natomiast to tak, żeby też pokazać skalę firmy, bo to jest rzeczywiście firma, która się bardzo dynamicznie cały czas rozwija, nie tylko w Polsce, gdzie my mamy tak naprawdę już ponad 5 tysięcy pracowników, a jeszcze szerszą grupę ludzi obejmujemy współpracą, bo to są grupy naszych kurierów, czy naszych osób, które wspierają nas w pracy na magazynach. Ale też rozwijamy się międzynarodowo. Tak naprawdę już w tej chwili jesteśmy grupą, która operuje w krajach Francji, Beneluxu, Iberii, Wielkiej Brytanii czy Włoch, więc z tej perspektywy wyzwania dla firmy są duże, co też oznacza, że tak naprawdę z perspektywy ludzkiej bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ to jest firma, która rzeczywiście cały czas potrzebuje talentów, sukcesorów i ta ławka rezerwowa cały czas wydaje się za krótka. Jak nam zostanie czas, ja mam takie jeszcze właśnie pytanie na koniec będę miała a propos tego być może porównania, czy łatwiej się buduje rolę HR Business Partnera w Polsce czy za granicą, ale to już zupełnie na sam koniec, to jako może ciekawostkę sobie zostawmy, ale zaczynając w ogóle w kwestii wprowadzenia, prawda, do tego tematu, no to trudno jakby, powiem tak szczerze, trudno nie zauważyć, że ta rola HR-owa po prostu bardzo się zmieniała i ciągle ona zmienia się, gdzieś ewoluuje. I z tego, prawda, HR-u tak zwanego twardego, czyli kadry, płace, administracja personalna, która musi być i to podejrzewamy jeszcze jakiś czas, w sensie sama funkcja nie, na pewno nie zniknie, czy konieczność wykonywania tych rzeczy nie znikną, natomiast tu się bardzo mocno rozwija w organizacjach ta część miękka HR-owa, tak? Natomiast ja mam wrażenie, że teraz my jesteśmy na takim trochę dużym, powiedziałam w takiej dużej braku, że tak powiem, struktury, tak? W sensie, że to nie jest tak, że mamy jakiś jeden model, który jest uniwersalny dla każdej organizacji i tak powiedzmy jest to poukładane. Akurat w HR-ze mam wrażenie, że z jaką firmą się nie kontaktuje, to trochę ten HR jest trochę inaczej poukładany, tak? I trochę inne są role, i trochę inne funkcje, i trochę inne centra kompetencyjne. Raz są ci HR biznes partnerzy, raz ich nie ma. Ja bym chciała się Was zapytać, czy Wy w ogóle też widzicie taką zmianę w HR-ze i w którą stronę według Was idzie ten rozwój HR-u?
Jeśli ja, Aniu, pozwolisz, że rozpocznę. Ja myślę, że my mamy teraz taki naprawdę dobry czas, jeżeli chodzi o HR, bo ten HR zaczyna robić się dużo bardziej taki human niż resources. I to jest coś, co myślę, że nam, HR-owcom, którzy zajmują się HR Business Partneringiem, jest dużo, dużo bardziej bliskie. Natomiast już wracając trochę do tego, co ostatnie czas spowodował, że my faktycznie o naszych pracownikach zaczynamy myśleć z taką samą troską, jak do tej pory w naszych firmach myśleliśmy o klientach. Bo my w większości organizacji mieliśmy już zbadaną każdą ścieżkę klienta, doświadczenia klienta, dbaliśmy o satysfakcję klienta, mieliśmy właściwie w naszych KPI-ach wszyscy NPS, a teraz jest naprawdę bardzo dobry moment, kiedy my mamy już ten ENPS, czyli ten NPS pracowniczy, kiedy badamy, sprawdzamy głos naszych pracowników, kiedy sprawdzamy ich nastroje, troszczymy się o to, czego oni potrzebują. Więc właściwie my teraz w HR-ze mamy możliwość współtworzenia, ale uczestniczenia też w takiej bardzo dobrej zmianie. I taka też jest prawda, że ten kapitał ludzki, on staje się coraz bardziej namacalny, bo do tej pory myśmy właściwie w firmach potrafili wszystko wycenić, oszacować, natomiast ta wartość pracy naszych pracowników to było coś takiego mniej namacalnego i dlatego może jakoś mniej poważniej do tego biznesowo podchodziliśmy. Natomiast dzisiaj różnego rodzaju instytucje, które analizują wartość gospodarki światowej, są w stanie wyszacować w takie wartości materialne, ile one wynoszą. I przykładowo, żebyśmy tutaj mieli dobre porównanie. Wartość aktywów materialnych gospodarki krajowej, czyli wszystkie kwestie związane z technologią, z nieruchomościami, z zasobami, dzisiaj to jest ponad 500 bilionów dolarów. A jak patrzymy na aktywa, na zasoby ludzkie, czyli wartość pracy naszych pracowników, ludzie i wiedza, to jest 2 i 3 razy więcej. Więc nawet jak patrzymy na to z perspektywy takich liczb, faktów, które bardzo lubimy w biznesie, to my dzisiaj mamy możliwość popatrzenia na to, że ten HR ma też możliwości, żeby już mówić o dużo bardziej w twardych faktach o naszych pracownikach, no i móc realizować trochę taką swoją pierwszą misję, tak? Bo no ten human w tej nazwie, human resources, znalazł się nie bez powodu. Aniu, ty pracowałaś również w firmach ubezpieczeniowych, w mediach online'owych. Powiedz, jak przez te kilkanaście lat, jak ty widzisz taką zmianę właśnie w roli HR-owej? Czy zgadzasz się z Justyną? Czy jeszcze masz być może jakieś inne czy dodatkowe spostrzeżenia? Tak, znaczy ja myślę, że to co mówi Justyna, jak najbardziej jest tym kierunkiem. Ja myślę, że to też dlatego, że nasze wyzwania jako HR-owców są oczywiście te wszystkie wyzwania, które dotykają naszego biznesu, tak? Te wyzwania, te sytuacje, z którymi mierzą się nasi menadżerowie, no bo oni właśnie do nas zwracają się o pomoc, ale tak naprawdę to też my proaktywnie gdzieś tam przygotowujemy ich na to. I to, co się rzeczywiście teraz wydarza, co się obserwuje, jest mocnym pokłosiem tego, co się wydarzyło w tej postpandemicznej jednak rzeczywistości. I właśnie dokładnie to zwrócenie większej uwagi na człowieka, na jego dobrostan, czy też well-being, to jest to, z czym my teraz tak naprawdę mamy do czynienia na co dzień. I co też oczywiście wiąże się z nowymi chociażby modelami pracy, z tym, że miejsce pracy to już nie jest takie miejsce pracy, jak myśleliśmy o tym do tej pory. I jak w związku z tym integrować ludzi, jak budować w ogóle tą taką społeczność pracowników. To są rzeczy, na które teraz zdecydowanie bardziej stawiamy nacisk niż tam jeszcze te parę czy paręnaście lat temu, kiedy to było takie oczywiste, no bo przecież ludzie przy kawie w kuchni i tak się gdzieś tam poznawali, prawda? Więc tak, zdecydowanie patrząc z perspektywy tych kilkunastu lat, ta rola bardziej ma taki wymiar ludzki i już nie tylko, że my o tym mówimy, bo tak wypada, ale tak rzeczywiście jest.
Tak, absolutnie. Mnie cieszy po prostu, że tak miękkie rzeczy, jak na przykład zaangażowanie, można naprawdę wycenić, tak? I się okazuje, że na przykład dobrostan naszych pracowników też można wycenić, albo inaczej zobaczyć, jeżeli jego nie ma, jak to wpływa na biznes. To daje HR-owi bardzo twarde argumenty, prawda, w dyskusji z biznesem, bo ciągle tych, jakby ciągle te, od tej części twardej jeszcze nie odeszliśmy. Myślę, że ona z nami będzie i im więcej używamy tych argumentów takich konkretnych, finansowych i więcej korzyści biznesowych, tym jest, tym właśnie więcej jakby jesteśmy bardziej słyszalni może i bardziej słuchani, tak mi się wydaje. No dobrze, ale słuchajcie, co to ma wspólnego w ogóle z rolą HR biznes partnera według Was? Jak Wy rozumiecie rolę HR biznes partnera? Bo my teraz mówimy dużo, powiedziałyśmy o tej części miękkiej i że można jeszcze ją wycenić, tak? I że gdzieś trzeba, i że te potrzeby biznesowe się zmieniają i że jest więcej człowieka teraz w tym human resources niż tych resources samych, tak? Więc jak Wy widzicie i rozumiecie rolę HR biznes partnera, na czym ona polega? To ja może w takim razie tym razem zacznę, bo jak ja patrzę na HR biznes partnera, czy ja jestem w ogóle ogromną fanką tej roli i naprawdę myślę, że ona daje osobom, które ją pełnią, bardzo szerokie spektrum tego, jak można się tak naprawdę realizować w pracy i czego można dotknąć. Natomiast tak modelowo, no to dla mnie to jest taka osoba, która no właśnie jest tym łącznikiem pomiędzy jednak dwoma światami, światem biznesu, gdzie są cele, KPI-e, jakieś wyzwania, łańcuch dostaw, klienci i to wszystko, z czym to się mierzy. Natomiast z drugiej strony jest ta część no właśnie HR-u, czyli i ta część twarda, i kadry, i płace, i wszystkie procesy wynagrodzeniowe i świadczeniowe, ale też część dotycząca rozwoju, pozyskiwania talentów do organizacji. I tak naprawdę HR Business Partner powinien z jednej strony dobrze wczuwać się i rozumieć ten biznes, w którym pracuje, a z drugiej strony znać bardzo dobrze procesy, które się dzieją w całym HR-ze i potrafić przetłumaczyć, więc jest takim trochę łącznikiem, interfejsem, tłumaczem tego jednego świata na drugi, po to, żeby koniec końców osiągać lepsze wyniki biznesowe i żeby pracownicy, którzy na te wyniki biznesowe pracują, czuli się zaangażowani. Myślę, że to tak bym to opisała. A według Ciebie, Justyno, czy coś byś tutaj dołożyła? Na czym ma polegać ta rola HR biznes partnera? Czy na przykład to jest osoba, która już nie musi na przykład odnosić się czy znać prawa pracy i udzielać tego typu informacji, ponieważ mamy do tego powiedzmy inne służby, tak? Przynajmniej w dużych organizacjach. Bylibyśmy, cytując klasyka, w mylnym błędzie, jakbyśmy myśleli, że że HR Business Partner nie musi znać prawa pracy, albo że HR Business Partner nie zna procesów HR-owych, które są w jego organizacji. Ja zawsze swoim zespołom mówiłam o tym, żeby pamiętali, że ich rola jest strategiczna i że są takimi HR menadżerami w swoim obszarze, co oczywiście z jednej strony daje satysfakcję, bo ta praca naprawdę, tak jak mówiła Ania, to jest wyjątkowa satysfakcja z tego typu roli, ale wiąże się z taką potężną też odpowiedzialnością, bo my też jako menadżerowie HR Business Partnerów oczekujemy, że te nasze osoby będą nas w biznesie reprezentowały perfekcyjnie, wiedząc wszystko, co my mamy, krótko mówiąc, w naszej biblioteczce HR-owej i kwestie związane z wynagrodzeniami, naszymi systemami motywacyjnymi i naszymi rozwiązaniami takimi jak badania pracownicze, z czego możemy skorzystać, bo mamy doradzać, tak? A żeby doradzać, to ja muszę znać całe portfolio, żeby wiedzieć, w jakiej puli się poruszam. A może chcę coś innego i na przykład potrzebujemy coś uszyć
szyć na miarę potrzeb tego biznesu. Z drugiej strony to jest właśnie, to są te, o czym mówiła Ania, KPI-e biznesowe, więc trochę to tak jest, że jak Ania i ja potrzebujemy coś wiedzieć o danym biznesie, to my nie dzwonimy do biznesu, my dzwonimy do naszego HR biznes partnera i oczekujemy, że ten HR biznes partner będzie wszystko wiedział, co tam się dzieje, więc to jest takie stanie na dwóch nogach, ale bardzo mocnych, bo trzeba być mocnym na tej nodze HR-owej i mocnym na tej nodze biznesowej. No właśnie, czy to też jest w jakiś sposób bycie trochę rzecznikiem tego biznesu, tak? Bo usłyszałam, że to jest dosyć dobra znajomość biznesu, żeby nie było takiej na przykład sytuacji, że no, czasami sobie mogę wyobrazić, że jakby HR nie do końca musi wiedzieć, co dany biznes robi, tak? Szczególnie jeżeli on jest skomplikowany, trudny i no, jakiś specyficzny, bo z tym się też spotkałam, tak? Natomiast już wydaje mi się, że jak sądzicie, czy HR biznes partner, to on już powinien wiedzieć, co jego, że tak powiem, biznes robi, jego ta część, którą się opiekuje? Zdecydowanie, znaczy to jest absolutny must have, to znaczy tam trzeba znać ten biznes, być w tym biznesie, oczywiście mieć relacje z kluczowymi osobami w tym biznesie, no bo to jest kwestia zbudowania zaufania, ale znać też KPI-e podstawowe, procesy, z czego ci ludzie tam są rozliczani, czego się od nich oczekuje, jakie oni mają wyzwania, z czym oni się mierzą, jaki jest cykl biznesowy, kiedy na przykład oni mają przestrzeń, żeby się zaangażować w jakieś nasze inicjatywy, które mogą ich rozwijać, które możemy wspólnie poprowadzić, a kiedy jest taki okres, kiedy po prostu oni się zamykają i nie dotykaj, nie podchodź, bo my teraz tutaj mamy najgorętszy okres w roku, więc no, bez tego ta rola nie ma szansy być efektywna, ale tak jak wspomniałaś o tym rzeczniku, to myślę, że tutaj też trzeba bardzo uważać, bo to jest rzeczywiście taka pokusa bycia tym człowiekiem w biznesie, ale nie można zapominać tutaj właśnie drugiej nodze. To jest tak, że my jesteśmy częścią i jednego zespołu HR-owego, ale i też zespołu biznesowego. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby no właśnie stać się tylko i wyłącznie rzecznikiem, bo to może być za bardzo jednostronne, bo też pamiętajmy, że my jako HR biznes partnerzy dbamy o spójność procesów HR-owych, standardów HR-owych, pilnujemy kulturę organizacyjną w całej organizacji, tego jaki jest model przywództwa w tej organizacji, to jak my podchodzimy do pracowników, jak my chcemy ich traktować, jaką oni stanowią dla nas wartość, to też jest rola HR biznes partnera, czyli gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że jakiś menadżer mówi nie, ja tego nie zrobię, bo nie, no to jest wtedy okej, ja rozumiem, że ty tego nie chcesz zrobić, ale takie mamy standardy. Ja tutaj też jestem od tego, żeby tych standardów pilnować. Nie możesz. Czyli to jest bardziej rzecznik naszych standardów, prawda? I no, realizacji ich, tak, i wdrażania niż typowo potrzeb biznesowych na przykład. Czyli na przykład łamania standardów po to, żeby zrealizować cel, tak? Jakiś na przykład sprzedażowy czy inny. Czy dobrze to rozumiem? Tak, zdecydowanie, czyli oprócz tego, że ja znam ten biznes, no to ja też muszę umieć stawiać odpowiednie granice. Mm-hmm. No czy na przykład taka osoba, jak jest HR biznes partnerem, to jak chciałabym, żeby go trochę zdefiniować, w sensie odróżnić od innych stanowisk, tak? Bo mamy tak, HR specjalistę najczęściej, to ja tak powiem tylko o tych stanowiskach, które są w pobliżu, dobrze, już tam nie wymieniajmy pozostałych, ale mam tak, HR specjalistę najczęściej, no trochę HR menadżera i HR generalistę, tak? To są też takie nazwy, z którymi ja się najczęściej spotykam, na takie stanowiska się rekrutuje, no i się pojawia ten HR biznes partner. Powiem szczerze, że trochę dla mnie to jest, jak sobie tak wcześniej rozmawiałyśmy, no to trochę są teraz na rynku funkcjonują różne określenia, troszkę od sasa do lasa. Jakie tutaj wy macie, nie wiem, no wskazówki, tak? Czy jakie są wasze doświadczenia właśnie w określaniu tej roli i odróżnianiu jej, tak? Od tych innych HR-owych stanowisk.
Może to jest w takim razie dobre miejsce, żeby trochę w gronie HR-owym zaapelować, żebyśmy my sami troszczyli się o ten nasz standard HR Business Partneringu, bo ja nie wątpię, że wszyscy mamy dobre intencje i czasami chcemy mieć takie stanowisko w naszej organizacji. My też wiemy, że to jest po prostu sexy stanowisko, tak? Tak. Jest czas na HR Business Partnerów, właściwie czasami mamy wspaniałą osobę w zespole, nie wiemy, co my możemy jeszcze zrobić dla niej dobrego, a nazwijmy ją HR Business Partnerem, albo a nazwijmy ją HR Generalistą, bo to ładnie brzmi. Natomiast faktycznie troszkę czasami poprzez takie dobre intencje robimy sami sobie zamieszanie, bo ja nawet celowo zrobiłam takie badanie, słuchajcie, rynku przejrzałam ogłoszenia, które wiszą na naszych stronach najpopularniejszych portalach rekrutacyjnych, na HR Business Partnera, na Generalistę i trochę co tam wpiszemy, to tam jest. To tak mówiąc uczciwie, my staramy się pewnie i Ania i ja myśleć o HR Business Partnerze jako tej funkcji, która właśnie łączy nas z biznesem i to jest ten wyróżnik, nasz partner, nasz reprezentant w biznesie, ten, który właśnie jest, jak sama nazwa mówi, HR, czyli zna HR, biznes, czyli zna biznes i partnerskie relacje, tak? I taka prosta, powiedziałabym, definicja. Natomiast jeżeli chodzi o te stanowiska, czy generalisty, czy specjalistów. Z generalistą ja spotkałam się w takim rozumieniu tej roli, która daje jej kompetencje w wielu różnych obszarach HR-owych, czyli na przykład może być generalista, który specjalizuje się w procesach miękkich, czyli szkolenia, rekrutacje. Czasami jest do tego jeszcze dołożona specjalność w obszarze systemów motywacyjnych, ale równie dobrze mogę trafić na takiego generalistę, który ma troszkę inny skład tej, czy rozkład tych procesów HR-owych, w których się specjalizuje. Z naszej perspektywy, jak my patrzymy menadżersko na nasze zespoły w HR-ze, to my oczywiście patrzymy na to, jak one są zwartościowane. I ta współpraca z biznesem bardzo mocno nam wyciąga wartość tego naszego stanowiska HR Business Partner właśnie przez to, że dajemy wtedy samodzielność, odpowiedzialność i że to jest ta wartość, która jest w HR-ze niezmiernie ważna. Natomiast właściwie porównywanie HR specjalisty i HR generalisty do innych ról będzie też się wiązało z tym, jaką ono wnosi wartość dla organizacji, tak, żebyśmy mogli pomyśleć, co znajomość tych konkretnych procesów, którymi ta osoba się zajmuje, wnosi do organizacji. Natomiast nie ukrywam, że takich jasnych, twardych różnic między tymi rolami ja się nie dopatrzyłam, patrząc na rynek dzisiaj. Aniu, jaka jest Twoja opinia? Czy Ty masz podobne spostrzeżenia? Tak, zdecydowanie, bo jeżeli chodzi o taką modelową, bo teraz jakby zatrzymamy się na chwilę na takiej modelowej strukturze, no to specjalistów mamy najczęściej tam, gdzie właśnie jest potrzebna specjalizacja, czyli jak patrzymy na strukturę HR-ów, w centrach ekspertyz, czyli szkolenia i rozwój, compensation and benefits, komunikacja do pracowników, rekrutacja, employer branding. Tam mamy najczęściej stanowiska specjalistów, ekspertów, ponieważ znowu, tam jest po prostu specjalizacja. Stanowiska generalistów myślę, że najczęściej spotyka się albo w takich strukturach małych, często są małe zespoły HR-owe, gdzie po prostu jedna osoba zajmuje się wieloma tematami i jest takim, albo się mówi specjalistą HR, albo właśnie takim generalistą, najczęściej właśnie łączy, wchodzi w ten taki prosty podział, tak twarde, miękkie, tak, tutaj właśnie bardziej rozwój, rekrutacja, a tutaj tam bardziej takie kadrowo-płacowe rzeczy, natomiast rzeczywiście jeżeli mówimy o takim modelowym HR biznes partnerze, to tak, ta współpraca i znajomość biznesu jest tym wyróżnikiem i to bycie właśnie wtedy takim, nawet czasami mówimy o tym jako takim trochę samodzielnym HR menadżerze w danym obszarze. Dobrze, to zanim przejdziemy do właśnie takiego, do definiowania tej roli, to ja bym chciała poprosić uczestników o zadawanie pytań, bo mamy nic nie mamy na czacie, więc zachęcam, słuchajcie, to jest dobra okazja
bo nasze ekspertki na pewno postarają się odpowiedzieć na te pytania, więc będzie nam bardzo miło, jak się coś pojawi i żebyście nam dali znać, że nas słuchacie, że jesteście, będzie nam bardzo miło. Dobrze, to słuchajcie, to teraz mam takie pytanie, od którego momentu w ogóle organizacja powinna zacząć budować HR Business Partnering? Co powinno być takim, nie wiem, znakiem ostrzegawczym na przykład, że to już jest ten moment, czy to jest jakaś wielkość organizacji, czy jakaś może to jest stopień skomplikowania procesów różnych, prawda? Bo wydaje mi się, że chyba nie dla każdego jest ten HR Business Partner. Nie ma takiej potrzeby czasami, prawda, że HR Manager absolutnie może być tak, że też sobie ze wszystkim może poradzić. Jakie są Wasze doświadczenia w tym obszarze? Aniu, czy Ty masz jakąś tutaj poradę, a już dziękuję serdecznie za czat, już jest dobrze, już mamy kontakt, słuchajcie, więc jest super, dzięki wielkie. To z moich obserwacji i doświadczeń też osobistych, to bardzo często takim punktem zwrotnym dla organizacji jest osiągnięcie pewnego etapu rozwoju, kiedy organizacja, zaczynając gdzieś tam od jakiegoś takiego startupu, dochodzi do momentu kryzysu takiego też trochę biurokratycznego, administracyjnego, gdzie te struktury rozrastają się w trochę niekontrolowany sposób, bo gdzieś tam właśnie jest gdzieś sprzedaż i gdzieś jest gdzieś obsługa, tutaj jakiś back office, IT oczywiście i chodzi o to, żeby tą organizację też bardziej uporządkować, uczesać, właśnie uprocesowić trochę bardziej, więc to jest często taki sygnał, kiedy my zaczynamy obserwować, że organizacja na tyle się rozrosła, że powstają jakieś silosy, problemy są z komunikacją, ze współpracą, no bo ta rola wtedy takiego zaawansowanego już bardziej HR-u i HR Business Partnera też pomaga skanalizować tą współpracę pomiędzy różnymi częściami organizacji, mając view na całą firmę. Więc dla mnie i też tak jak dołączałam do organizacji w takich momentach, to najczęściej właśnie tym takim punktem zwrotnym było to, kiedy organizacja już po prostu osiągnęła ten punkt przegięcia przy rozwoju. To oczywiście ciężko pewnie określić liczbami pracowników, no bo to wszystko zależy od branży, ale tak z moich doświadczeń tak to wygląda. Czy Justynko chciałabyś coś dodać do tego na przykład, bo ja się zgadzam, że to chyba jest wielkość, natomiast czasami trudno powiedzieć, tak, 200 osób już jest HR Business Partner potrzebne, prawda? Więc jakie tutaj są Twoje doświadczenia w tym obszarze? Ja jestem przekonana, że moment takiej transformacji, czasami ta transformacja wynika z tego, że jest nowa strategia biznesowa, taka istotna, wnosząca różnego rodzaju zmiany również na poziomie kultury organizacyjnej. To jest taki moment, kiedy mamy potrzebę mieć HR biznes partnerów. Natomiast jak Państwo też doskonale wiecie, czasami jest tak, poruszamy się zawsze w jakichś konkretnych budżetach, możliwościach. Czasami mamy możliwości, żeby mieć taki adekwatny, pełny zespół HR biznes partnerów. Czasami nie. Ja w jednej z moich poprzednich firm też zrobiłam taki malutki eksperyment i tylko dla jednego strategicznego działu, jak Państwo się domyślacie, technologii, miałam HR biznes partnera, natomiast dla pozostałych zespołów łącznie ze sprzedażą, tym HR biznes partnerem byłam ja jako szef HR-u, więc też nie bałam się zrobienia takiego wyłomu w takim momencie, kiedy po prostu organizacji nie było stać na to, żebyśmy sobie taki pełny zestaw wspaniałych HR biznes partnerów seniority zatrudnili czy wychowali, ale absolutnie był to ten sam moment, kiedy powstawała nowa strategia, kiedy organizacja była po fuzji dwóch organizmów z różnymi kulturami organizacyjnymi, kiedy wszystkie procesy i biznesowe, i HR-owe chcieliśmy uspójniać i wówczas ta funkcja HR biznes partnera była niezbędna. Natomiast nawiązując do tego, co mówiłaś, Beatko, to jest sama prawda, że nie każda organizacja potrzebuje HR biznes partnera, że tak, że to jest taka podstawowa
nasza analiza, do jakich zadań mielibyśmy taką funkcję powołać, bo to pewnie najgorsza rzecz, frustrująca, jak Państwo sami wiecie, zatrudnić osobę, która potem właściwie nie będzie wiedziała, co ona ma w tej organizacji robić. Będzie no a nie organizacja nie wie, co mają robić ta osoba. Tak, bo ja tak. Właśnie moje drugie pytanie, już nie drugie, będzie zaraz, Wam zadam pytanie o tym, jak konkretnie, jak zbudować tą rolę HR Business Partnera w firmie, ale mamy tutaj pytania na czacie i które są w sumie uzupełniające do mojego pytania. Na przykład, czy jest jakaś na przykład rekomendacja, że na ileś set osób to powinien być jeden HR Business Partner, tak? Czy HR Business Partner powinien mieć wiedzę z zakresu samego biznesu, to ustaliłyśmy, że raczej tak, no może nie musi być ekspertem na przykład, nie wiem, w programowaniu, no ale wiedzieć, na czym to polega, prawda? I czy nie powinien wyewoluować z samego biznesu? Nie wiem, to rzeczywiście dobre pytanie, czy osoby się sprawdzają tutaj bardziej z HR-u, czy bardziej z biznesu? Moim zdaniem raczej osoby z HR-u, aczkolwiek znam bardzo dużo osób z biznesu, które po prostu chcą przejść na stronę HR-ową, tak? Być może jest to dla nich, czy to jest jakaś szansa rozwojowa dla tych osób być może. Więc może takie dwa małe pytania, a potem gdzieś one będą się wpisywać, mam nadzieję, w to duże pytanie, jak zbudować tą rolę u siebie w organizacji, to tak naprawdę chodzi mi o Wasze doświadczenia, tak, drogie ekspertki, żebyście się podzieliły w tym, jak Wy to robicie, robiłyście, no i tam potem z jakimi sukcesami oczywiście, to będzie kolejne pytanie. No dobrze, ale zróbmy to pierwsze. Nie wiem, czy nie za dużo na raz. Nie, czy jest spokojnie. Ilość HR Business Partnerów na organizację, w sensie na ile osób, czy z biznesu, żeby był HR Business Partner, to dobry pomysł, czy niekoniecznie? To może te dwa i o budowanie tej roli. To ja chętnie rozpocznę. Ja miałam w swoim zespole HR Business Partnerów wywodzących się z biznesu tak zwanego i były to role, które były związane z taką potrzebą znania specyfiki danej działki, to znaczy ze sprzedaży i z IT. I to są takie obszary, gdzie faktycznie czasami jest trudno wejść w te buty biznesowe, jeżeli nie ma się takiej, czasami takiej smykałki, dużego zaangażowania, żeby zrozumieć tę rolę biznesową. Natomiast wtedy jest duża rola i przełożonego HR Business Partnerów i samego HR Business Partnera, który tych procesów HR-owych nie zna, żeby on miał poczucie, że on musi przejść przez takie zajęcia wyrównawcze, tak? Bo dużo łatwiej jest nam, którzy całe życie pracowaliśmy w HR-ach, bardzo intuicyjnie, lekko wiedzieć, jak ta nasza kuchnia HR-owa wygląda, na czym ten HR polega, niż uczyć się tego od podstaw. Także jest wyzwanie, ale no z wyzwań świat zbudowany, więc dlaczego nie? A jeśli chodzi o te statystyki, jest różnie. Ja pracując w potężnym PKO Banku Polskim miałam takie obszary, gdzie było ponad 1000 osób przypisanych do danego HR Business Partnera. Natomiast ja miałam wtedy pełną świadomość, że ta praca jest po prostu między HR Business Partnerem a kluczowymi menadżerami i my niżej nie schodzimy. Tak? Więc to jest taka, powiedziałabym, świadoma decyzja, też w kontekście możliwości, tak? Jeżeli nie mogłam mieć liczniejszego zespołu, to mogliśmy tę pracę wykonywać na takim poziomie, na jakim wykonywaliśmy. Czym niżej zajdzie HR Business Partner i czym bardziej ma taką możliwość osobistego kontaktu z mniejszymi również zespołami, z kierownikami liniowymi, to jest doskonały poziom do budowania relacji, sprawdzania, co się dzieje w biznesie, tym lepiej. To ja może też jeszcze uzupełniając właśnie na bazie moich doświadczeń, bo rzeczywiście zaczynając może od tego backgroundu, bo ścieżka HR Business Partner, czy taka, myślę, że taka idealna pewnie nie istnieje. Mało kto pewnie został HR Business Partnerem tam jakoś od razu po studiach. Większość ludzi, którzy pracują w tej chwili na tych stanowiskach, ma za sobą jakąś ścieżkę,
i HR-ową, i biznesową, i często łączoną. Ja też mam w tej chwili takie osoby w zespole i z takimi osobami współpracowałam, którzy na przykład, nie wiem, gdzieś tam zaczynali od sprzedaży, potem przeszli na trenera, powiedzmy, sprzedaży i kolejnym krokiem na przykład jest HR Business Partner. Więc ja myślę, że nie ma jednej utartej ścieżki. I to, co jest ważne, to co też powiedziała Justyna, że no właśnie, trzeba zorganizować te zajęcia wyrównawcze, czyli jeżeli mamy osoby, które na przykład idealnie się odnajdują w szkoleniach i tak zwanych miękkich tematach, to trzeba zadbać o tą część twardą. Jeżeli mamy osoby, które właśnie wywodzą się z biznesu, to tam siłą rzeczy trzeba w ogóle zadbać o uzupełnienie tej części HR-owej, bo to jest stety, niestety, ale taka rola, która musi łączyć te dwa światy. I pytanie też, co jest oczywiście dla kogo bardziej, łatwiejsze i bardziej naturalne, to też jest zawsze kwestia dopasowania osoby do biznesu, bo tak jak Justyna wspomniała, łatwiej czasami jest osoby na przykład takiej z IT współpracować później z IT, ale są też osoby w HR-ze, które mają taką naturalną po prostu umiejętność wchodzenia w technologię, w ogóle korzystania z technologii i to już wystarcza, bo oczywiście taki HR biznes partner IT musi wiedzieć, jakimi językami programowania się posługują jego ludzie, w jakich technologiach działają i tak dalej, no bo rozmawia z nimi na co dzień, więc musi mieć tą bazową wiedzę. W ogóle też bardzo przydaje się na tym stanowisku taka ogólna wiedza na temat zarządzania firmą, taka wiedza biznesowa, więc myślę, że w ogóle taki aspekt jest też ważny na tym stanowisku, nie tylko to, co sobie powiedzieliśmy do tej pory, ale w ogóle jak przedsiębiorstwa funkcjonują, takie wskaźniki finansowe, nie wiem, EBITDA, czy jakie... One też mogą być specyficzne dla branży, więc to jest też taka istotna wiedza właśnie biznesowa, nie tylko z obszaru, ale w ogóle szeroko o tym, jak działa firma. Natomiast jeżeli chodzi o taką statystykę, ile osób na HR Business Partnera, no to jest znowu taka kwestia, to zależy. I ja też miałam i mam nadal takie doświadczenie, że bardzo to też zależy od części biznesu, którą opiekujemy. Podam przykład z mojej poprzedniej organizacji ubezpieczeniowej. Tam były obszary, gdzie jeden HR Business Partner miał 500 osób i to było wsparcie, obsługa, call center, gdzie jakby współpraca oczywiście się zatrzymywała głównie na członku zarządu i tych kluczowych menadżerach, direct reportach tego członka zarządu, bo później ten line management, no właśnie, współpracował głównie ze swoimi przełożonymi. Ale były też obszary, gdzie HR Business Partner miał w przeliczeniu tam 150 osób, bo to były obszary, które były wymagające pod kątem regulacyjnym, pod kątem różnych kontroli, różnych instytucji, które na przykład kontrolują w ogóle rynek finansowy czy też ubezpieczeniowy, wymogów formalnych i też pewnego rozdrobnienia struktury, bo to nie było tak, że był jeden członek zarządu, ale na przykład tych członków zarządu było kilka dla różnych spółek w strukturze. Więc to na co zwracać uwagę przy właśnie budowaniu zespołu i jakby przydzielaniu obszarów, no to właśnie struktura firmy i specyfika poszczególnych obszarów. Na pewno dobrze się sprawdza, jeżeli jeden menadżer współpracuje z jednym HR Business Partnerem, natomiast to nie zawsze jest możliwe, im wyżej idziemy w strukturę, bo często menadżerowie gdzieś tam na samej górze mają pod sobą na tyle szerokie obszary, że siłą rzeczy tych HR Business Partnerów jest więcej. No wtedy wiadomo, im więcej, tym trudniej, bo gdzieś tam jakoś ten podział też musi nastąpić. Ja w tej chwili staram się, żeby gdzieś tam tu na samej górze nie było nigdy więcej niż dwóch HR Business Partnerów, no bo to jest jeszcze taka współpraca łatwa do ogarnięcia. Tak naprawdę, ale jak zrobimy sobie przegląd przez rynek, jak czasami też ze znajomymi HR Business Partnerami patrzymy, no to statystyki są takie od właśnie tam 100-150, no nawet idąc w tysiące i wszystko też zależy od tego, jakie są struktury, jakie są procesy w firmie i jak mamy też dojrzałą organizację pod kątem dojrzałości menedżerów, ile case'ów wpada zwykle do HR Business Partnera, a ile jednak menadżerowie są w stanie ogarnąć po prostu nas na swoim poziomie. Super. Ja bym chciała, żebyśmy teraz przeszły bardzo konkretnie do tego, jak zbudować tą rolę HR Business Partnera. Tak, słuchajcie, w najważniejszych punktach, 10 przykazań. I na przykład, jak Wam się to robiło? Łatwo, trudno, nie wiem, z dużą przyjemnością może, tak? A może z dużą satysfakcją?
satysfakcją, albo może jednak było trochę ciężko. Więc chciałam, żebyście się podzieliły tymi swoimi doświadczeniami, jak wybudowałyście swoje i budujecie swoje działy HR Business Partneringu w organizacjach. Natomiast muszę się odnieść do pytania pana profesora Mruka. Panie profesorze, chyba nie damy rady porozmawiać o tych silosach, ale to z przyjemnością rzeczywiście być może jest to temat na kolejne spotkanie. Także ja to gdzieś tam zaparkowałam sobie. Ale jak zobaczymy, jak nam czasu wystarczy. Drogie panie ekspertki, jakie są wasze doświadczenia w budowaniu HR Business Partneringu? Jak to się dzieje? To jest coś trudnego, nie wiem, może łatwego, może wystarczy zrobić kilka szkoleń i się już dzieje i w ogóle nie ma sprawy, procesy się same układają. Aniu, to ja w takim razie rozpocznę, jeśli pozwolisz. No, HR osadzony w biznesie zawsze dostając takie zadanie, czy takie najprzyjemniejsze na świecie, ja przyznaję zadanie, dostaje po prostu business case. Więc taka jest prawda, że to jest business case, że patrzymy na to, jaki mamy budżet, jakie mamy możliwości, terminy, wszystkie łapiemy takie te wartości brzegowe. I to, co mam nadzieję, że już w tej naszej rozmowie się przewija, że my bardzo mamy to przemyślane dobrze i głęboko, tak, żebyśmy w tych naszych planach dotarli do takiego rozwiązania, które będzie efektywne dla nas tu i teraz i patrząc na potrzeby organizacji, spełni jej potrzeby za kilka miesięcy i za kilkanaście miesięcy również. To jest duże wyzwanie, bo my budując zespół HR Business Partnerów w zespołach HR-owych mamy zazwyczaj, przynajmniej to jest moje doświadczenie, las rąk osób z innych zespołów HR-owych również. Chcemy też zasilić organizację zazwyczaj, żeby mieć taki dobry balans też takim narybkiem z zewnątrz, talentami, które w tych butach HR-owych z takim seniority już funkcjonowały, bo to jest bardzo dobry zespół, żebyśmy mieli takich juniorów, którzy będą już znając organizację, znając procesy, w danej firmie uczyli się roli HR Business Partnera, a z drugiej strony, żebyśmy mieli takich już, powiedziałabym, tych modelowych, jak Ania powiedziała, w tych takich docelowych garniturach, mówiąc metaforycznie, ludzi, którzy już przez ten HR Business Partnering przechodzili albo mają właśnie taką specjalność już, no to jest największe wyzwanie teraz przynajmniej moje HR Business Partner dla obszaru IT, więc są takie miejsca w organizacji, gdzie zawsze to będzie po prostu wyzwanie. Więc pierwszy krok związany z zaplanowaniem, budżetami, możliwościami i potrzebami, a potem zbudowanie tego zespołu w takim modelu, żeby ten zespół też siebie uzupełniał, bo to jest potężna wartość, dzielenie się wiedzą w tym zespole. Ja pamiętam swój pierwszy zespół, gdzie byłam HR Business Partnerem, który był tak skonstruowany, że ja obracając się w biurze jeszcze, bo była praca stacjonarna lata temu, przez prawe ramię albo przez lewe, wiedziałam, że ten kolega to on jest prawnikiem, więc jak ja mam jakiś case, kolega HR Business Partner, to on zaraz mi podpowie szybko, tak? Nie muszę tutaj, nie wiem czego szukać. A z lewej strony koleżanka, która wywodziła się z zespołu szkoleń, więc ona mi szybko podpowie jakiś inny obszar. A nawet jeżeli nie chodziło o merytoryczne obszary, tylko po prostu o pytanie, jak ty byś to zrobił, to też to jest doskonała grupa do tego, żeby dzielić się wiedzą i żeby ten case, który ja jako HR Business Partner mam w głowie, najpierw przewałkować sobie wewnętrznie, więc to skonstruowanie tego zespołu, który jest dla siebie wzajemnie fajnym teamem i będzie dla siebie nośnikiem wiedzy. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. No a potem jeszcze powiem tylko ostatnie zdanie. Prowadzenie tego zespołu zazwyczaj to jest grupa indywidualistów. Każdy ma swoje bardzo adekwatną, wysoką ocenę swoich kompetencji, więc zazwyczaj to są zespoły takich osób, gdzie każdy ma naprawdę duże ego, więc prowadzenie takiego zespołu, rozmawianie z tymi osobami, dostarczanie im wyzwań, to już jest, no to jest największa przyjemność menedżera zespołu HR. I tutaj postawię kropkę. Dobrze, Aniu, jakie są twoje doświadczenia w budowaniu tej roli? Jakieś takie, wiesz, najważniejsze wskazówki?
Ja myślę, że jakbyśmy się jeszcze jakby cofnęli może do samego początku, to budując w ogóle rolę HR Business Partnera, nie powinniśmy zapominać o tym, że tak naprawdę budujemy cały HR, bo to jest kwestia tego, jaki model HR-u zaproponujemy dla organizacji, bo HR Business Partner nie działa w oderwaniu. To jest kwestia dobrego ułożenia całego obszaru HR-owego, wyznaczenia tych centrów ekspertyz, zakresów odpowiedzialności i myślę dobrego ułożenia procesów i ról w tych procesach, tak żeby wszyscy wiedzieli, w jakich ramach funkcjonujemy. To jakby to od strony HR-u. Od strony organizacji to też jest przygotowanie i odpowiednia komunikacja do organizacji tego, no właśnie, czym ten model jest, ale czym też ten model nie jest i czym i czy też kim jest HR Business Partner i z kim współpracuje, no bo właśnie tutaj sobie chwilę temu przeliczaliśmy na pracownika. Tak naprawdę HR Business Partner jest partnerem dla menadżera i to najczęściej w dużych strukturach dla menadżera wyższego szczebla, więc taka pokusa, żeby no właśnie każdy pracownik znał swojego biznes partnera, no fajnie, tylko HR Business Partner mając pod sobą właśnie te 500 czy więcej osób, nie będzie miał szans do tego, żeby z każdym pracownikiem się znać, czy nawet kojarzyć wszystkie nazwiska, więc myślę, że to są dwa bardzo ważne elementy przy w ogóle wdrażaniu, czy budowaniu tej roli, to poukładanie dobrych HR-u, organizacji HR-u i procesów i ról w tych procesach, a z drugiej strony przygotowanie do tego biznesu, no właśnie, jak ta współpraca będzie miała wyglądać. No i to, co jest kluczowe już później, to nawiązanie relacji przez HR Business Partnera z jego kluczowymi partnerami po stronie biznesu. I tutaj przydają się takie umiejętności, myślę, niezbędne na stanowisku HR Business Partnera, po prostu umiejętność rozpoznawania potrzeb, komunikacji z różnymi osobami, dostosowywania tej swojej komunikacji do różnych osób po to, żeby zbudować takie relacje, które koniec końców się będą przekładały na wyższą efektywność i dobre wyniki. Właśnie, Aniu, poruszyłaś bardzo dobry punkt, to jest, czym się powinien charakteryzować ten HR Business Partner, jakie powinien mieć umiejętności, co się u Was sprawdza do tej pory, co się sprawdziło, właśnie jakie umiejętności, jakie cechy, jakie kompetencje i jeszcze może wystarczy nam czasu, żeby zadać pytanie, jak je właśnie zbudować, jak ich być może nauczyć, tak, te osoby. Czyli co się sprawdza? Czym się powinien charakteryzować ten dobry HR Business Partner? Myślę sobie, to może ja już zacznę. Myślę sobie, że to, o czym wspomniałam, czyli umiejętność budowania relacji i podtrzymywania tych relacji, umiejętność budowania zaufania, ale to znaczy też, że budowanie swojego autorytetu. Mówiliśmy dużo na temat takiej, powiedzmy, twardej wiedzy merytorycznej, jaką powinien mieć HR Business Partner. To też jest narzędzie do tego, żeby ten autorytet budować, żeby potrafić zareagować na pytania, jakie wpadają z biznesu, a nie gdzieś tam przekierowywać do poszczególnych właśnie chociażby centrów ekspertyz, być jednak tym pierwszym kontaktem dla menedżerów. Więc relacje, umiejętność budowania relacji myślę, że jest kluczowa. I z mojej perspektywy też bardzo ważna jest taka odpowiedzialność, samodzielność i proaktywność, czyli ja, no właśnie, to co mówiliśmy co chwilę temu, jestem takim samodzielnym HR menadżerem dla mojego obszaru, widzę co tam się dzieje, reaguję na bieżąco, nie pozwalam, żeby jakieś tematy gdzieś tam nabrzmiewały i przeleżały. Biorę tą odpowiedzialność. Czasami, często myślę, poruszam się w takim nie do końca dookreślonym środowisku, bo te kompetencje, te role czasami się na siebie nachodzą, są płynne, ale ja nie mam takiej obawy, żeby po prostu brać tą odpowiedzialność i po prostu doprowadzać temat do końca. Więc to są takie kompetencje, które wydają mi się kluczowe na tym stanowisku. Ja bym w jednym zdaniu albo podsumowała, albo dodała do tego, co mówi Ania, że bardzo ważna jest po prostu postawa.
że no, my właściwie czasami myśląc o HR Business Partnerze mamy takie wątpliwości, że w różnych sytuacjach ten HR Business Partner on może niefortunnie wejść w taką rolę, nie wiem, asystenta menadżera w biznesie i wykonywać część jego zadań, jakieś tabelki za niego tam robić, akceptować coś, czego nie powinien robić i absolutnie nie powinien. Ale z drugiej strony, jeżeli ten menadżer potrzebuje pomocy, bo właśnie coś się dzieje, on musi wyjść z biura, to wiadomo, że ja jako HR Business Partner mu tą tabelkę zrobię, po prostu po koleżeńsku, ja mu w tym pomogę. I w takich tematach, kiedy jest jakaś awaria, to ja nie powiem mu, słuchaj, to nie jest moja rola, ja tego za ciebie nie zrobię, tak? I dlatego też mówimy dużo o tym seniority, o tym, że tam musi być taka dojrzałość, żeby w różnych sytuacjach z różnymi menadżerami, bo też mamy różnych partnerów w biznesie, niektórzy bardziej potrzebują takiego zachowania, inni innego, także troszkę, żeby korzystać z różnych narzędzi, tak, w zależności od sytuacji, żeby faktycznie to partnerstwo i zaufanie budować. Mhm. Czyli tutaj pojawiło się takie pytanie na czacie właśnie o te sposoby szkolenia, tak, HR Business Partnerów. Ja rozumiem, że tak, w dojrzałości to trudno kogoś wyszkolić, tak bym powiedziała, tak, to no, trochę się ma albo się nabywa po prostu z wiekiem i wraz z doświadczeniem, tak, bo to też jest ważne, że to doświadczenie nam po prostu buduje tą dojrzałość. Merytoryka, no można się nauczyć, ale to nie chodzi o to, żeby się nauczyć nagle programowania, tak, tylko żeby poznać tę specyfikę swojego biznesu, w którym się pracuje. Czy jakieś, powiedzmy, metody, nie wiem, poza, nazwijmy to tymi tradycyjnymi szkoleniowymi, wy widzicie, żeby się jakoś bardziej sprawdzały w budowaniu właśnie takiego dojrzałego zespołu HR Business Partnerów? Mam na myśli może mentoring, czy coaching, czy może coś, nie wiem, coś jeszcze, to tak w kwestii odpowiedzi na pytanie, które się pojawiło. Ja mam poczucie, że takie narzędzia, które są najbardziej rozwojowe, to jest włączanie HR Business Partnerów jako reprezentanta HR-u we wszystkie projekty biznesowe. I to jest najlepszy, naprawdę, ja wiem, że to jest taki rozwój on the job i to nie jest wielkie szkolenie za wielkie pieniądze, tylko po prostu w momencie, kiedy dzieje się zmiana w biznesie, zawsze będzie tam, przy zmianie w biznesie zawsze będzie ważna zmiana w HR-ze i zawsze będzie człowiek HR-u reprezentował HR i myślę, że i to dla HR biznes partnera, takie są przynajmniej moje doświadczenia i dla mnie jako szefa HR Business Partnerów, to jest mój najważniejszy reprezentant i on tam z jednej strony ma bardzo fajne przejście przez te nowe procesy, które będą miały miejsce w biznesie. Zaczyna ten biznes jeszcze lepiej rozumieć. Poznaje ludzi, którzy uczestniczą w tym projekcie i też jak najlepiej od razu projektuje te procesy HR-owe, które tam będą przy okazji zmiany w biznesie w jakiś sposób modyfikowane. Natomiast tak jak mówisz, Batko, trudno jest, ja wiem, że jest sporo kierunków studiów, HR Business Partnering i tak dalej. Prędzej bym powiedziała, że szkoła biznesowa, no, odnosząc się do tego, co mówiła Ania, tak, rozumienie biznesu, jeżeli ktoś nie przeszedł przez taką uczelnię i nie ma takiej twardej wiedzy ekonomicznej, to pewnie prędzej bym powiedziała, że to jest ten obszar niż to, co po prostu przez praktykę naprawdę każdy z Państwa HR Business Partnerów za chwilę sam będzie mógł wykładać na takiej uczelni, czego Państwu życzę. Tak, zdecydowanie to jest takie stanowisko, gdzie bardzo dużo uczymy się właśnie on the job i każdy kolejny case jest nowym case'em i każde doświadczenie nas buduje. Rzeczywiście to bycie w biznesie, bycie na spotkaniach, bycie w projektach daje nam tą szerszą perspektywę i też pomaga oczywiście poznać ludzi, co jest, jak wspominałem, już kluczowe. To, co jeszcze się sprawdza, tak żeby poszerzyć horyzonty i myślę, że też jakby budować nie tylko samego HR Business Partnera, ale w ogóle zespół, to takie spotkania inspiracyjne, zapraszanie z biznesu osób, menadżerów, tak żeby opowiedziały o swoim biznesie, o swoim kawałku biznesu, nie tylko swojemu HR Business Partnerowi, ale w ogóle całemu zespołowi, żeby ten zespół
oprócz tego, że ma te, każdy ma ten swój biznes, żebym właśnie miał tą perspektywę na całą firmę, żeby wiedział, co się dzieje właśnie w innych obszarach, żeby móc te obszary ze sobą znowu łączyć, komunikować i facylitować tą współpracę. To jest, myślę, taka dobra praktyka, którą warto stosować w zespole. Ponieważ będziemy musiały powoli kończyć, ja bym chciała, żebyście na koniec rzeczywiście podzieliły się takimi też swoimi dobrymi poradami, tak, w zakresie budowania HR Business Partneringu w organizacji. Może to będzie porada, na co szczególnie zwrócić uwagę, albo może na przykład wskazówka, czego unikać, albo może jakiś inny obszar, który warto zaadresować i warto o nim pamiętać, bo jest jakoś szczególnie, powiedzmy, taki sensytywny, tak, w tworzeniu tej roli. Aniu, to ja po raz ostatni jako pierwsza dobra rada i moja taka, jedna z moich best practice, jeżeli mam zespół HR Business Partnerów, którzy już są wdrożeni w organizację, działają, dajmy im możliwość podejmowania decyzji, bo to jest najtrudniejsza sytuacja, kiedy ja, mając HR Business Partnerów, nadal wszystkie decyzje, mówię czasami o takich prostych rzeczach, jak drobne podwyżki, na które zazwyczaj gdzieś tam osoby na stanowiskach menedżerskich z HR-u dają finalną zgodę. Jeżeli nadal ja jestem w tym procesie podejmowania decyzji, zaufaj swoim HR biznes partnerom, sam ich zrekrutowałeś, reprezentują ciebie, uczysz ich, rozmawiasz z nimi, wiesz, co u nich słychać, mają się dobrze, podejmą dobre decyzje. Dajmy tym ludziom też kompetencje do działania, żeby nie musieli za każdym razem prosić nas o zgodę. Będą się z tym dobrze czuli, to będzie dobrze działać. Taki ma być HR Business Partner. Tak, to zdecydowanie, myślę, fajna wskazówka. Jeżeli chodzi o moją taką best practice czy dobrą radę, to w ogóle przy wdrażaniu nowego HR Business Partnera czy samego modelu, mi się sprawdza, to taka pokora w stosunku do tego, kto jest po drugiej stronie, taka otwartość i pokora, bo my możemy mieć naprawdę najlepsze intencje i najlepiej przygotowane wdrożenie czegoś HR-owego, czy też modelu, czy jakiegoś narzędzia, ale po drugiej stronie może zupełnie nie być gotowości, potrzeby, albo zupełnie inaczej może wyglądać sytuacja, więc jakby nie idźmy z gotową agendą, tylko bądźmy otwarci na to, że możemy trochę potrzebować się dostosować i być bardziej elastyczni, bo wtedy jest większa szansa, że osiągniemy finalnie sukces, nawet jeżeli on nie nastąpi teraz już, tylko dopiero na przykład, nie wiem, za kilka miesięcy, czy nawet w perspektywie roku. Ale biznes też trzeba przygotować na tą rolę, prawda? Tak, zdecydowanie. Czyli bez zaskakiwania, tak? Najlepiej jest to, jak zwykle, ewolucja, prawda? Nie rewolucja. To tak, jest, partnerskie relacje przede wszystkim. No właśnie, bycie partnerem, tak. I dla biznesu jak najbardziej, to jest właśnie bycie partnerem. Słuchajcie, nasz czas dobiegł końca. Jeszcze mam jedno ostatnie pytanie, w sumie niezaadresowane, może takie bardziej już szczegółowe, ale czy z Waszych doświadczeń, czy HR Business Partner może funkcjonować poza HR-em, czyli na przykład w strukturze bezpośrednio przy zarządzie, czyli być wyłączone z działu HR? Jeżeli osoba zadająca pytanie zrobi taki eksperyment i to zadziała, to dajcie nam znać, bo myślę, że to byłby nowy, fajny kierunek. My trochę nie mamy odwagi dzisiaj, żeby to zrobić. Myślę, że biznes marzy o takiej sytuacji. My troszkę się jeszcze boimy, ale jeśli pan czy pani zadająca to pytanie pójdzie w tym kierunku, to napiszcie albo odezwijcie się do Beaty Bukowskiej i zrobimy webinar, opowiecie, jak to chodzi, bo to może kolejny krok dla nas w HR Business Partneringu. Tak, może być to ciekawe. Słuchajcie, jeżeli planujecie działania w tym kierunku, to oczywiście zachęcamy Was bardzo serdecznie do kontaktu. Nasz czas dzisiaj po prostu dobiegł końca, także ja bardzo dziękuję Justynie i Ani za Wasz udział. Jesteście ekspertkami i było mi bardzo miło Was gościć, także Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam za obecność w tak licznym gronie. Będziemy się widzieć na kolejnych webinarach z cyklu HR ma głos i na pewno wkrótce pojawią się szczegóły na ten temat. Także na razie serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy
I do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.